Na warszawskim Mordorze można zjeść tanie domowe jedzenie w restauracji, która znajduje się za tymi garażami tuż za mną. Co tam dokładnie można zjeść, jak to jedzenie smakuje i ile dokładnie kosztuje? Ja mam na imię Maciej i na te pytania dzisiaj Wam odpowiem. Jestem właśnie na Służewcu, czyli na jednym z warszawskich zagłębiów biurowców, pieszczotliwie zwany Mordorem na Domaniewskiej. Tutaj ta okolica trochę się zmienia na przestrzeni ostatnich lat. Wiele firm się wyniosło stąd, za to powstają mieszkania. A jak są mieszkania, no to jest więcej restauracji. Restauracja jednak, do której dzisiaj idziemy, związana jest typowo z życiem biurowym. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16 i największe oblężenie przeżywa w trakcie lunchu. Nazywa się ona Bistro na Budowie i myślę, że restauracja to jest troszkę przesadzone określenie. Faktycznie znajdowała się ona kiedyś na Budowie, tutaj 200 metrów dalej, a teraz znajduje się za tymi garażami, o tymi tutaj. Jest ona trochę ukryta, przez co nie każdy o niej wie, a można ponoć tam zjeść naprawdę dobre, domowe jedzenie. Oceny na Google bardzo zachęcają, także idziemy sprawdzić. Tak to wygląda, są ławeczki na świeżym powietrzu, ale też jest taka zabudowana wiata, także jeśli pada, to też można tutaj zjeść na miejscu, aczkolwiek dużo osób bierze stąd jedzenie na wynos. Ja tutaj już sobie wcinam zupę pomidorową, ale zanim o niej opowiem, no to zobaczcie, co zjadłem tutaj wczoraj, bo już tutaj wczoraj byłem. Zjadłem naprawdę solidny obiad. Zaczynam swój posiłek, tutaj mam żurek z kiełbasą i z jajkiem, z połówką jajka na twardo. Wygląda całkiem dobrze, pachnie też bardzo zachęcająco. Gorąco jeszcze. Dobry, lekko kwaśny żurek, pełen majeranku. No, ten majeranek to jest wiodącym smakiem. Całkiem solidna porcja, nie wiem ile to jest mililitrów, 300. Nie jest to żurek jakiś bardzo gęsty, tej kiełbasy jest tutaj trochę, ale to nie jest tak, że to jest kiełbasa i jajko dotąd zalane żurkiem, tylko po prostu pływa troszkę kawałków. Nie wiem czy słyszycie, ale ja słyszę, że klepią kotlety schabowe. Ja specjalnie tutaj przyszedłem wcześniej, jest godzina 10:46, także bardzo wczesny obiad, ale po prostu od 12:00 tutaj robią się tłumy. Obecnie jest tylko kilku panów z okolicznych budów, którzy sobie zamówili coś do jedzenia. Właśnie o 12:00 zaczynają się schodzić biura i wtedy tutaj jest duży przemiał osób. No i specjalnie robią te schabowe na zapas. Kurczę, jest to naprawdę kawał dobrego żurku. W tej cenie to jest strzał w dziesiątkę wręcz. Cieszę się, że go zamówiłem, choć bardziej liczę na danie główne, czyli na mielonego z ziemniakami i surówką. Dobry mielony to jest generalnie coś, co lubię, ale chwilę muszę poczekać, także w tym czasie poskubię sobie żurek i jem go dość wolno, bo jest naprawdę bardzo gorący. Zajadam się od dłuższej chwili daniem głównym i po pierwsze jest ono spore. Jest tutaj wprawdzie jeden kotlet mielony, ale za to jaki wielki w smaku. Naprawdę świetny, soczysty, złożony głównie z mięsa, gdzieś tam delikatnie pojawia się cebulka, jakieś przyprawy, mega dobry, domowy mielony. I do tego klasyczne tłoczone ziemniaki i zestaw surówek, marchewka i kapusta. Jakiś czas temu robiłem film o barach mlecznych w centrum Warszawy, no to nigdzie tak dobrego mielonego jak tutaj nie zjadłem. Je się wprawdzie drewnianym już tu stabi na papierowym talerzyku, ale to nic, bo pyszny, domowy smak to wynagradza. A przy tym ceny są bardzo dobre, ale o tych cenach to oczywiście opowiem na końcu tego filmu. Na razie zajadam się pysznym mielonem. A nie wiem czy słyszycie takie regularne stukanie. Z dwóch stron pobrzmiewa. Z mojej lewej strony kotlety, a z mojej prawej perkusja. Jakaś próba jest. Wracamy do teraźniejszości, no i szybki rzut oka na tutejsze menu i od razu widzimy, że menu jest dość krótkie, są takie największe klasyki domowych obiadów, jakiś gulasz się gdzieś pojawia, jakieś leczo, naleśniki, też dzisiaj zamówimy, oprócz mielonych są schabowe, są zawsze dwie zupy, w zasadzie chyba trzy, z czego jedna to zupa dnia, a dwie to zawsze pomidorowa oraz żurek, także menu dużo krótsze niż w barach mlecznych, wybór mniejszy, ale może właśnie dzięki temu udaje się zachować wyższą jakość, no i ta pomidorowa, słuchajcie, jest świetna, bo jest na takim prawdziwym domowym makaronie, który nie jest rozgotowany, jak to często w barach mlecznych bywa, a sama zupa nie za słodka, nie za kwaśna, idealnie wyważona, nie jest mocno octowa, jak to często bywało w barach mlecznych, tylko prawdziwie pomidorowa. Naprawdę bardzo smaczna pomidorówka w żadnym barze mlecznym, który testowałem dla Was jakiś czas temu, nie jadłem tak dobrej. Na danie główne schabowy, patrzcie jaki wielki, ogromny jest. Zajmuje cały talerz, pod talerzem surówki i ziemniaki. Podobnie jak wczoraj, podobny zestaw, tylko inny kotlet. No, przeogromny, przeogromny. Przygotowany na świeżo, wszystko słychać z kuchni. O tej godzinie, jest za 15:11, to nie ma z tym problemu. Nie wiem, jak później to wygląda. Przy większym ruchu może cały czas te kotlety są smażone po prostu. Na przebitce pokazuję Wam teraz, jak ten kotlet wygląda po przekrojeniu. Jest całkiem gruby i naprawdę soczysty, bardzo smaczny, mięso super. No, świeżo zrobiony, to też smakuje lepiej niż w barze mlecznym, gdzie zazwyczaj te kotlety są już przygotowane. Panierka jest całkiem chrupiąca, aczkolwiek lekko odchodząca. Ale generalnie to jest naprawdę pyszny schabowy. Tak pyszny, że gadam z pełnymi ustami, bo ciągle chcę go wcinać. Opędzlowałem połowę kotleta i na talerzu zacząłem dostrzegać inne rzeczy, jakie tutaj są. No, to jest połowa kotleta. Proszę Was, mam ziemniaki, takie tłoczone, mam surówkę z kapusty oraz taką sałatę z sosem vinaigrette. Ziemniaki są bardzo smaczne, dużo jest w nich tłuszczyku, troszkę soli by się przydało. Widziałem, że gdzieś na stolikach tutaj jest, więc każdy sobie może samemu dosolić. Akurat przy tym stole to ja się ze soli nie widzę, więc pewnie zaraz pójdę poszukać troszkę soli, by te ziemniaki były ciut smaczniejsze. Ale to jest naprawdę pyszny obiad, w dodatku porcja też dość solidna, a ja jeszcze głupi naleśniki zamówiłem na deser, ale stwierdziłem, że muszę ich tutaj spróbować, bo to jest akurat rzecz, w której bary mleczne są bardzo mocne. Jestem ciekawy, czy tu będą równie smaczne, gorsze, a może lepsze. Spodziewałem się naleśników jak z baru mlecznego, one wyglądają naprawdę pięknie, ze śmietaną, owocami, malinki, porzeczki, no i w środku dużo sera. Robione na świeżo, jak wszystko tutaj. Nie no, naleśniki bajka, naprawdę przepyszne. W środku twaróg wymieszany chyba lekko ze śmietaną i z cukrem. No pychota. Byłem już pełny po tej zupie po schabowym, ale teraz znając walory tych naleśników będę chyba też na nie tutaj wracał. Poezja. To było naprawdę przepyszne domowe jedzenie. Wszystko mi smakowało od początku do końca, zarówno dzisiaj jak i wczoraj. Czy to mielony, czy schabowy, czy naleśniki, czy zupy. Każde jedno danie było naprawdę bardzo dobre. Nie były one jakoś mocno doprawione, tak? Te ziemniaki były takim przykładem, ale generalnie wszystko nie jest jakoś super mocno doprawione, więc jeśli kochacie dania, które są bardzo słone albo bardzo pieprzne, no to sami sobie je musicie dopieprzyć i dosolić. Dla mnie było ok, dla mnie było naprawdę w porządku. Mięsa super soczyste, zupy bardzo wciągające i te naleśniki na koniec, no... niebo w gębie. Prawdziwe niebo w gębie. Już porównywałem w międzyczasie jedzenie z Bistro na Budowie do jedzenia z barów mlecznych, które jakiś czas temu na tym kanale oceniałem i uważam, że tutaj jest smaczniej. Najbliżej, myślę, pod kątem jakości i smaku temu miejscu do baru mlecznego przy Lindleya 14, aczkolwiek tu mi chyba bardziej smakowało. Mniej wygodnie się jadło na tych tekturkach drewnianymi sztućcami, to jest pewnie jakiś minus, ale poza tym no to smakowo naprawdę, naprawdę zacnie. I co więcej, za tym wszystkim idą też naprawdę przyjemne ceny. Mogliście to już wprawdzie zobaczyć na jednej przebitce, ale może powiem tak, żeby każdy to usłyszał. Zupy po 8 zł, dania mięsne już w zestawie, czyli i schabowy, i mielony, i też inne dania, jakie są tam w ofercie, po 20 zł. No i naleśniki za złotych 12. Także są to ceny atrakcyjne nie tylko jak na Warszawę, ale też przede wszystkim jak na tę okolicę, bo za te 30 zł, no to można coś upolować w tutejszych restauracjach na jakiś lunch, ale to nie będzie ani tak sycące, jak zestaw zupa i danie tutaj, ani też wykonane z tak dobrych produktów. Także jakbym miał Wam powiedzieć, gdzie najlepiej zjeść lunch na Mordorze, to właśnie w Bistro na Budowie. Także jeśli tutaj pracujecie, niezależnie czy pracujecie w biurze, czy na jakichś okolicznych budowach, albo po prostu tutaj mieszkacie, a wiem, że całkiem sporo z Was tu mieszka, no to myślę, że warto się przejść. Oczywiście jak tutaj mieszkacie, a pracujecie gdzieś indziej, to jest pewien problem, bo faktycznie jest to knajpka czynna od 10 do 16, od poniedziałku do piątku i koniec. Jeśli kiedyś znajdziecie czas, no to myślę, że warto zajrzeć. Można też oczywiście brać jedzenie na wynos, wtedy mając swoje sztućce w domu czy w pracy, unikacie jedzenia drewnianymi sztućcami. Nie jest to wygodne. No i co? Myślę, że to jest taka fajna perełka tutaj na Mordorze, ale w ogóle tutaj w Warszawie, o której pewnie wielu z Was nie miało pojęcia. No i tak na koniec jeszcze tylko dodam, że mimo tego, że dzisiaj mieliśmy film o tanim domowym jedzeniu, ostatnio był film o kebabie, no to nie myślcie, że tak będą wyglądać kolejne materiały tutaj na kanale. Na kanale macie je, zawsze było różnorodne jedzenie i tak też pozostanie. Także w kolejnych filmach pokażę Wam na przykład nocny market w Warszawie, Meke Foodies, gdzie ceny są trochę wyższe, ale o nich opowiem w filmie. No i też zajrzymy do restauracji Piotra Kędzierskiego Pod Gigantami, gdzie też można zjeść taką domową kuchnię polską, ale z twistem, no i jednak w takim bardziej restauracyjnym wydaniu. Tyle z zapowiedzi, oczywiście na kanale będzie jeszcze więcej filmów, szykują się też materiały z zagranicy, a także z innych polskich miast. Także jeśli nie chcecie tego wszystkiego przegapić, no to zasubskrybujcie kanał, a ja już się powoli żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach, na razie, cześć, smacznego!